Zegarek już dawno temu przestał być tylko i wyłącznie przyrządem do mierzenia czasu. Dziś to również element garderoby, dodatek, coś, co może pomóc nam wyrazić nas siebie, nasze pasje, nasze fascynacje, ale też być bardzo funkcjonalnym dodatkiem codziennego anturażu, codziennego wyposażenia. W naszej ofercie znajdziemy zegarki takie jak na przykład model Inox, który w swoim wyposażeniu może mieć bransolety z linki parakordowej, linki bezpieczeństwa, która ma nośność do 250 kg, albo na przykład nasze najnowsze akcesorium, nasz najnowszy dodatek do modelu Inox, bumper, który spełnia rolę wręcz smart dodatku. Bumper, dodatek, który to my jako właściciele decydujemy, kiedy założymy, kiedy zdejmiemy z zegarka. Taki bumper, będący narzędziem, które komunikuje się na przykład z telefonem za pomocą stosownego połączenia sparowania, może nam służyć do połączenia alarmowego w trudnej sytuacji, gdzie naciskając dwa przyciski, telefon wyśle do trzech wcześniej zaprogramowanych osób naszą pozycję GPS. Oczywiście może nam pomóc znaleźć telefon w sytuacji, gdy nie możemy go znaleźć, zawieruszymy, wciskamy stosowny przycisk i nasz telefon odzywa się ustalonym dźwiękiem, nawet w wyciszonym trybie. Zegarek, który przyszedł 130 bardzo ekstremalnych testów, zamrażanie, wytrzymałość na dziesiątki ton obciążenia, zrzucanie z wysokości 10 metrów, to wszystko czyni go niezwykle codziennym towarzyszem różnych wypraw, codziennego życia, ale również wyjścia poza utarte szlaki, czyli dla wszystkich pasjonatów survivalu na przykład, bardzo fajnym dodatkiem będzie nasza bransoleta Paracord, która została stworzona przez szwedzką firmę Nymaka. Bransoleta, która powstała z około 2 metrów linki Paracord, czyli linki bardzo wytrzymałej, linki dynamicznej o możliwości dużego obciążenia, którą możemy wówczas rozpleść w trudnej sytuacji i wykorzystać na co najmniej 1500 różnych sposobów, takich jak przygotowanie sideł w nyk, wciągnięcie się na odpowiednią wysokość, przywiązanie sprzętu, stworzenie miejsca na noc, schronienia, czy po rozpleceniu na pojedyncze włókna możemy stworzyć z tego żyłkę do łowienia, linkę do łowienia ryb, czy wiele, wiele innych pomysłów. Tutaj jedynym ograniczeniem jest tak naprawdę nasza wyobraźnia i stopień komplikacji sytuacji, w której jesteśmy.